To nie jest prawda? No nie, nie do końca, bo na przykład, o tym piszę też w książce, w ogóle cieszę się, bo sobie myślę, kurczę, może coś tam jednak będzie, czego ludzie nie wiedzą. Przykładowo ośrodek mowy, rozumienia, ale też generowania mowy, Broki i też Wernickiego jest w lewej półkuli. Mhm. Ale jeżeli prawa półkula by nie funkcjonowała i nie byłaby w ciągłym połączeniu, w ciągłym przepływie łączenia informacji przez spoidło modelowate, to nie bylibyśmy w stanie rozumieć sensu. Nie byłbyś w stanie rozumieć metafor, żarcików, jakichś takich, wiesz. Mhm. Chodzi o to, że to wszystko ze sobą współpracuje i ja nie jestem tutaj neurofizjologiem, czy wiesz, nie zajmuję się zachowaniem i behawiorem, ale wiele prac w moim odczuciu wiarygodnych i też takich naukowców naszych, też czołowych w Polsce, którzy mówią, że to nie jest do końca prawda, że ktoś jest tylko na przykład artystyczny. Możesz mieć tendencję, możesz mieć bardziej taki, zmysłowo też może być rozwinięty, ale to nie znaczy, że twoja prawa półkula nie funkcjonuje wtedy, czy jest mniej aktywna.